Zakład gospodarki usług komunalnych w Lubaniu prowadzi w parku miejskim na Kamiennej Górze prace mające na celu inwentaryzację dendrologiczną drzew i krzewów. Rewitalizacja zieleni najstarszego lubańskiego kompleksu parkowego prowadzona jest na zlecenie magistratu, a dokładniej Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej. Zaraz po otrzymaniu z Urzędu Miasta decyzji oraz dokumentacji dendrologicznej Wydział Oczyszczania i Zieleni przystąpił do prac związanych z wycinką drzewostanu oraz uporządkowaniem terenów po wycince. Na chwilę obecną wykonaliśmy około 25% zakresu prac. Jesteśmy przekonani, że po zakończeniu robót park na Kamiennej Górze będzie bardziej atrakcyjny i przyjazny dla mieszkańców Lubania. Rewitalizacja obszaru Zieleni nie będzie jedyną inwestycją w tym roku przeprowadzoną w kamiennogórskim parku. W kompleksie mają powstać niebawem nowe alejki, sieć latarni oraz nowe ławki.